dzisiejszym świecie na różne sposoby demon zwodzi ludzi, żeby weszli w inicjację satanistyczną, okultystyczną, spirytystyczną. Inicjacja niestety jest bardzo brzemienna w skutkach. Czasem wystarczy jeden akt inicjacyjny, żeby człowiek na całe życie był obciążony okultystycznie czy spirytystycznie. Jeden akt inicjacji. Nie tak dawno w Częstochowie mieliśmy taki problem z jedną szkołą podstawową, kiedy dyrektorka szkoły wzięła dzieci do Warszawy na czarodziejski flet. Ten utwór Mozarta został napisany właściwie dla masonów jako ryt inicjacyjny. Czarodziejski flet to inicjacja masońska w kulty pogańskie. No więc nasze dzieci bywają i tak zagrożone, że czasem niby są zapraszane do udziału w jakichś, prawda, tutaj imprezach kulturowych, mają podziwiać sztukę, a tymczasem przechodzą inicjacje. Różne ryty inicjacyjne mają miejsce w różnych koncertach rockowych, techno. Ale tych różnych rytów inicjacyjnych jest bardzo dużo. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że można przejść inicjację satanistyczną przez zalogowanie się w grze demonicznej w internecie, w grze sieciowej, w grze komputerowej. Niektóre gry wprost na stronie już logowania, gdzie czasem tylko ptaszek zrobimy, żeby się zalogować, podpisujemy ukryty cyrograf. I od tej pory zaczynamy mieć problemy duchowe. Tych różnych dzisiaj sposobów inicjacji jest bardzo wiele. Nieraz w jakichś czasopismach każą nam podpisywać jakąś karteczkę, jeżeli chcemy mieć w życiu jakiegoś opiekuńczego ducha. Wystarczy wyciąć z wróżki jakąś karteczkę, gdzie podpisujemy, wysyłamy tę karteczkę i inicjacja gotowa. Pewne ryty inicjacyjne mamy nawet i w komórkach, w telefonach komórkowych. Jak bardzo w dzisiejszym świecie trzeba być czujnym i uważnym. Dzisiaj prowadzi się inicjacje również względem dzieci. Rozmaitego rodzaju gry, ale filmy, książki. Niektóre z nich znamy i niektórzy dyskutują, czy Harry Potter to jest inicjacja satanistyczna, czy nie. Zastanawiają się, czy są tam wartości chrześcijańskie, czy też nie. Tak naprawdę jest to pewna forma, bardzo konkretna inicjacji. Inicjacja spirytystyczna, okultystyczna, czy satanistyczna, czy lucyferiańska jest niesamowicie niebezpieczna i ona obciąża człowieka danego, a czasem także ludzi, jego potomków, czasem na wiele pokoleń. To, że ty nie doświadczasz, nie widzisz światła Bożego, nie oznacza, że tego światła nie ma. To, że ty nigdy Boga nie złapałeś za nogi, nie znaczy, że Boga nie ma. Może to jest konsekwencja właśnie tego, że ty, twoi przodkowie, szliście drogą niewiary, utwierdzaliście się w tej niewierze, otwieraliście kolejne furtki, by zły duch was omotał, zaślepił. Jesteście biedni, bo nie widzicie światła. W takiej sytuacji trzeba się mocno zaprzeć siebie, chwycić Ewangelię i przyjmować Słowo Boże, powtarzać wręcz akty wiary. Boże, wierzę, że Ty jesteś. Wierzę, że Ewangelia jest prawdziwa. Wyprowadź mnie na wolność. Boże, dokonaj w moim życiu wielkiej interwencji. Wyprowadź mnie z tej ciemności. Uwolnij mnie z mocy złych duchów. Wyrzekam się wszelkich uwikłań diabelskich. Wyrzekam się rytów inicjacyjnych. Chcę skorzystać z posługi Kościoła. Chcę, by Chrystus mnie obmył w sakramencie pokuty i pojednania. Chcę, by może, jeżeli jest trudna sytuacja, egzorcysta modlił się za mnie, bym został uwolniony. Chcę i wierzę, że jest to możliwe. Tutaj trzeba wielkiego samozaparcia. I wtedy rozpoczyna się na początku trudna droga. Ale gdy więzy zostaną zerwane, czujesz, że wszystko puszcza i nagle Bóg przychodzi, doświadczasz światła.